Bardzo miło, kontaktuję się z panem, ponieważ numer, na który dzwonię, brał po prostu udział w konkursach organizowanych przez firmę NeoCraft. W ramach tego, że został wyróżniony, przygotowaliśmy bardzo fajne opcje, więc zająłbym się jakieś szczegóły przedstawił, dobrze? Halo? Tak, halo, no jestem, słucham. No więc w ramach wyróżnienia przygotowaliśmy dla pana świetnej jakości smartfona, nowość na rynku, a mianowicie Alcatela, sygnowanego naszą marką, Orange Rise 31. Jest to generalnie urządzenie, które działa na najnowszym systemie operacyjnym Android, także miałby pan dostęp do setek tysięcy darmowych aplikacji. Czterorodzeniowy procesor, także jeżeli chodzi o płynność, działanie, szybkość, precyzyjność, naprawdę urządzenie jest niezawodne. Co więcej, dwa aparaty przedni i tylny, więc można robić świetne jakości zdjęcia, nagrywać filmy, przechować tu na telefonie, jest dużo pamięci wewnętrznej, także tego miejsca nie braknie. Dodatkowo panie Tomaszu, otrzymałby pan od nas nieograniczoną liczbę rozmów i SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych w Polsce, a także aż 15 GB internetu. No i kluczowe jest to, że nie jest to opcja abonamentowa, po prostu musiałby sobie pan regularnie doładowywać to nowe konto z nowym numerem kwotą 50 zł przez 24 miesiące. My w ramach tego wszystko usiłamy bezpłatnym kurierem, tylko złotówkę bym płacił przy odbiorze za sprzęt. Czyli taka opcja rozumiem jest jak najbardziej atrakcyjna tutaj dla pana, prawda? Jaką ma baterię? Już panu mówię. Chodzi panu o baterię w telefonie, tak? Tak. Już, momencik. Znaczy, powiem panu, nie mam informacji, natomiast producent deklaruje, że około dwóch dni przy dużej częstotliwości użytkowania telefon wytrzyma. Liczba mnie interesuje, liczbę. To właśnie nie mam informacji, nie mam informacji. Dobrze, czy to ma simloka? Nie ma simloka. Już, momencik, sprawdzę sobie jeszcze w papierach. No już wracam, sprawdziłem sobie specyfikację, nie ma simloka. Dobra, ale nie wiemy jaka jest bateria. To jest kluczowa. Odstawiam, że około 2000 mAh. Około, ale jakieś dane ma pan, czy pan... No właśnie, nie mam tylko tej baterii, wie pan? Specyfikacji, muszę napisać po prostu do działu zajmującego się tym, żeby mi to podesłali, bo nie mam, po prostu mam, jeżeli chodzi o wydajność, czyli procesor, wyświetlacz, oprogramowanie, doświetlenie i tym podobne rzeczy, a po prostu nie przesłali mi specyfikacji, jeżeli chodzi o pojemność tej baterii. Jaki to jest typ telefonu? Typ smartfon. Jaki konkretniej? Ale o co pan pyta? Pyta pan o typ. Typ może być klasyczny. Alcatel. Model. Sygnowany naszą marką, Orange Rise 31. Czyli takie coś jest dostępne po 200 zł w wolnej sprzedaży, a pan mi próbuje to wcisnąć na 24-miesięczną umowę po 50 zł. Ale proszę zwrócić uwagę, ile ma pan usług od nas, prawda? Takie usługi to są dostępne na wolnym rynku. Ja sobie biorę jakiś telefon na kartę i mam to samo, tak? Ja nie potrzebuję, jeżeli ja używam telefonu do rozmów, to go nie używam do internetu, bo do internetu mam osobny. Jeżeli go używam... Ale jedno nie wyklucza drugiego, prawda? Owszem, ale ja nie używam telefonu, który używam do internetu, nie używam go do rozmów. Po prostu mam dwa osobne urządzenia w tym momencie, a wy mi próbujecie to wiedzieć. No tak, no bo po co masz dwie kieszenie mieć zapełnione, jak można mieć jedną? A chociażby dlatego, że telefon... No chyba, że rozmawiamy o gotówce. Rozmawiamy o telefonach. Tak? Osobno telefon do rozmów. Mhm. Te telefony do rozmów mają zwykle dobrze działającą baterię, która trzyma tydzień, a nie jakiś tam śmieszny dwa dni, który producent deklaruje dwa dni, a okaże się, że to będzie jeden dzień albo pół dnia, cokolwiek. Po prostu jest to mało. Dlatego używam osobnej rzeczy do internetu, osobnej do rozmów. Mówię, gdybym chciał taki telefon sobie kupić, to ja widzę tutaj po 200 zł, no, bez pakowania, sobie jakąś umowę lojalnościową na nie wiadomo ile. No, nawet pan nie jest mi w stanie podać pojemności baterii, co jest sprawą kluczową. Ja już tam nie pytam o takie rzeczy jak częstotliwości, na których LTE chodzi, także nie jestem zainteresowany tym telefonem. No rozumiem. Dobrze, to dziękuję panu bardzo, życzę wesołych świąt, do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie, do usłyszenia.